Zgodnie z rozporządzeniem minister edukacji Barbary Nowackiej od 1 września przyszłego roku lekcje religii miałyby odbywać się raz w tygodniu. Resort zapowiedział umieszczenie katechezy na początku lub na końcu zajęć. Będzie też możliwość organizowania lekcji religii w grupie międzyklasowej. Przeciwko temu zaprotestował Trybunał Konstytucyjny. My musimy to szaleństwo zatrzymać w obszarze i edukacji, który grozi pod rządami Barbary Nowackiej naszym dzieciom, ale także w innych obszarach, które widzimy. Wprowadzają system, który nie jest systemem myślenia po polsku. Zmiany, które mają wejść już od tego roku szkolnego, zakładają m.in. możliwość łączenia lekcji dla uczniów z różnych klas i roczników. Pani Barbara Nowacka prowadzi taką krucjatę, czy też działania antykatolickie, antykościelne, po to, żeby stopniowo wyrugować religię ze szkół lub sprowadzić na kompletny margines życia szkolnego. A to z kolei ma umożliwić wprowadzanie takich rozwiązań rewolucyjnych co do różnych organizacji, które się w szkole mogą pojawić, różnych treści genderowych, które też raz za razem ktoś proponuje, czyli pewnej rewolucji kulturowej w szkole. Unia Europejska sfinansowała warsztaty Dragtivism Junior, na których nastolatkowie uczą się, jak przebierać się za drag queen i poznają historię ruchu LGBT. W ramach programu Erasmus+ na projekty LGBT przeznaczono 2,5 miliona euro. Z kolei z jednego z głównych programów Obywatele, Równość, Prawa i Wartość do 2027 roku na ten cel zostanie przeznaczone ponad 1,5 miliarda euro. To jest obliczone wszystko na to, aby przede wszystkim wprowadzać to w ramach projektów dla młodych ludzi, tak aby oni wychowywali się już w tym nowym trendzie, tak aby dla nich to była zwykła codzienność, żeby nie zwracali uwagi, że to już jest jakiś element, który jednak bezpośrednio ingeruje w ich wolność. Eurokraci na sztandarach niosą hasła o obronie praw człowieka. Chodzi o mniejszości seksualne, a z drugiej walczą o aborcję. Zgodnie z nowymi wytycznymi dla szpitali autorstwa Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości zabicie dziecka będzie możliwe na podstawie orzeczenia lekarza. Uwaga, na przykład psychiatry. Ponadto, co szokujące, przerwanie ciąży będzie możliwe bez względu na to, w którym tygodniu ciąży jest kobieta. Przepisy ustawy o planowaniu rodziny nie regulują natomiast terminu, w jakim możliwe jest przerywanie ciąży w sytuacji, gdy zagraża ona życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej. Z prawnego punktu widzenia przeprowadzenie procedury przerywania ciąży w tych okolicznościach nie powinno być zatem warunkowane czasem trwania ciąży. Wytyczne opracowane w Ministerstwie Zdrowia z chwilą ogłoszenia staną się wykładnią dla lekarzy i dla podmiotów leczniczych. Nowe wytyczne powodują wyłączenie odpowiedzialności karnej za aborcję. Razem one stanowią o nowej filozofii państwa. Oznacza to, że w świetle nowych przepisów dostęp do aborcji staje się powszechny. Donald Tusk, Adam Bodnar i Izabela Leszczyna stają się dziś autorami antyludzkiej zgody na zabijanie nienarodzonych. Także to nawet w 9 miesiącu ciąży. I taki jest właśnie skutek dziś ogłoszonych wytycznych. Do zabicia dziecka w każdym momencie trwania ciąży będzie wystarczało zwykłe oświadczenie psychiatry. Działania rządu w kontekście liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce mogą pogrążyć koalicję rządzącą. Jeszcze w tym tygodniu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przed występem na kampusie Polska Przyszłości został przywitany okrzykami „Gdzie aborcja?”. Wydaje się, że nowe wytyczne mają dać możliwość ominięcia obecnych przepisów. Konrad Chmioła, Republika.